Dobiega końca jedno z największych wydarzeń archeologicznych w tym roku. Miłośnicy odkrywania historii spotkali się w Legnicy, by przeszukać miejsce stacjonowania żołnierzy Napoleona podczas rozejmu w kampanii z 1813 roku. Obozy wojsk napoleońskich stacjonowały wzdłuż Kaczawy po jej północnej stronie i właśnie jesteśmy na miejscu jednego z takich obozów mieszkalnych, konkretnie 10. Dywizji 3. Korpusu Marszałka Michela Neya. To już 6. edycja poszukiwań organizowanych przez Stowarzyszenie Floren Legnicki. Tym razem włączyło się do nich prawie 50 badaczy z całej Polski, a także liczna grupa z Litwy, trzeba dodać, z sukcesem. Wczoraj małe wyjście, tak? 2 godziny tylko i 20 paru poszukiwaczy i już był efekt w postaci 5 guzików, tak, pułkowych. Dokonując odkryć, badacze potwierdzili, że obóz rzeczywiście był rozbity w tym miejscu. Dowody na to znaleźli już 2 lata temu, w pierwszym sezonie poszukiwań. W tym roku zatem skupiają się na określeniu konkretnego zasięgu obozu, na który składało się około 1000 baraków. Na współpracy ze stowarzyszeniem skorzysta Muzeum Miedzi w Legnicy, a zatem także odwiedzający. Te wszystkie zabytki, które są tutaj znalezione, one trafią później decyzją depozytową konserwatora zabytków do naszych zbiorów. Najpierw do depozytu, a później do zbiorów, więc no, będziemy mogli, jeśli nadejdzie taki czas, przygotować fajną wystawę. Jak wyliczają badacze, w przyszłości w gablotach wystawy w Muzeum Miedzi będzie można zobaczyć guziki i sprzączki napoleońskich mundurów, elementy do odlewania kul czy części broni czarnoprochowej.